Panie Łukaszu, miał pan wielokrotnie okazję poznać pana Janusza Korwin-Mikke osobiście. Jaki to jest człowiek prywatnie? Ekscentryczny, tak samo jak w polityce. Może jakąś historię, anegdotę ciekawą, tak? Najbardziej chyba zapadła mi w pamięć sytuacja z momentu rozłamu w UPR-ze, kiedy ja się znalazłem w tej partii rozłamowej, a pan Janusz pozostał oczywiście jako prezes UPR-u, wtedy jeszcze w siedzibie przy Nowym Świecie, gdzie dziś się mieści Fundacja Republikańska, i okupował swój gabinet. Nie chciał go opuścić, ponieważ rozłamowcy zapowiedzieli mu, że jeśli wyjdzie z tego gabinetu, czyli nikt go nie będzie siłą wyrzucał, ale jeśli wyjdzie, no to już nie wróci. No i był jeden problem, to znaczy tam nie było ubikacji. I to jest słynna historia. Pan Janusz przez 3 dni ten gabinet okupował. Bodajże raz tylko w nocy, dzięki współczuciu osoby, która tam pilnowała tego całego interesu, udało mu się wyjść do toalety. Jak to zrobił poza tym, nikt tego do dzisiaj nie wie. Nie było tam możliwości załatwienia swoich potrzeb w inny sposób. Także żelazny pęcherz. A jak pan oceni szansę partii Korwin, Janusza Korwin-Mikke w celu osiągnięcia władzy? No, czy może tym razem mu się uda? Władzy w sensie wygrania, znaczy, wyborów, tak, na pewno nie. Natomiast to chyba nikt nie ma złudzeń. Natomiast rysuje się realna szansa ewentualnego współrządzenia przed Januszem Korwin-Mikke. Właściwie pytanie, czy przed nim, czy może przed tymi, którzy już przyjdą zamiast niego. No tutaj jednak postać Przemysława Wiplera się wybija na pierwszy plan. Ale wszystko zależy od tego, jaki będzie po tych wyborach układ partii w Sejmie, ile te małe partie zdobędą. No przede wszystkim, czy partia Korwin w ogóle wejdzie, bo patrząc na sondaże, nikt nie może być właściwie niczego pewny poza 2 pierwszymi miejscami. To jeszcze zapytam tak, jak tu pan, niekoniecznie musimy to puszczać, na kogo pan będzie głosował w tych wyborach? Jeszcze nie zdecydowałem. Ja w ogóle przez długi czas nie głosowałem w wyborach do Sejmu. Podkreślam, nie Senatu, tylko Sejmu. To był mój prywatny protest przeciwko ordynacji proporcjonalnej, bo jestem zwolennikiem ordynacji większościowej. Natomiast jeżeli będę głosował, jest to prawdopodobne, ponieważ uważam, że Platforma jest tak szkodliwa, że trzeba oddać głos przeciwko niej, to raczej się będę kierował nazwiskiem i konkretnym kandydatem, głosując z zaświadczeniem, czyli poszukam sobie takiego okręgu, gdzie jest ktoś sensowny i będę mógł z czystym sumieniem postawić przy nim krzyżyk. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.